W tym wideo chcemy sobie pomówić o podsumowaniu po jednym warunku. Czyli chodzi o takie funkcje jak suma jeżeli, średnia jeżeli i licz jeżeli. I co jest tu istotne ze funkcją suma jeżeli, to ona właśnie, że podsumowuje pod warunkiem. Tak robi sumę pod warunkiem. Czyli jej po prostu dajemy jakieś kryterium. Przykładowo tutaj będziemy patrzyli na sprzedawcę i ona będzie sobie właśnie patrzyła po naszych danych sprzedawcy i jak trafi na tego konkretnego sprzedawcę, to wtedy po prostu będzie powiązaną wartość dodawać, tak? Czyli jeśli mamy tego konkretnego sprzedawcę, będzie dodawać, tak? Pozostałych wartości nie będzie brane pod uwagę, czy to do sumowania, czy obliczania średniej, czy po prostu też zliczania. Nie będą brane pod uwagę. I funkcja, tak, średnia, jeżeli działa do dokładnie na takiej samej zasadzie, będzie zamiast sumy robiła średnią, te same argumenty, tylko obliczenie będzie inne. Natomiast funkcja licz jeżeli jest troszeczkę inna, bo ona zlicza komórki, które spełniają warunki, dokładnie jedno warunek, jedno kryterium i dlatego ona ma mniej argumentów i łatwiej to się po prostu liczy, tak w tą funkcję działa, po prostu jeśli jest ten, o, przykładowo wybrany sprzedawca, to tu po prostu jak znajdzie tego sprzedawcę, ten konkretny warunek, to jest po prostu plus 1 do licznika, tak? Plus 1 do licznika do wyniku funkcji licz jeżeli i to łatwiej sprawdzić. No i teraz tak zróbmy to już w praktyce w konkretnych funkcjach, czyli mamy sumę jeżeli, tak? I mamy, zaczynamy 3 argumenty. Pierwszy nazywa się zakres i to czasami bywa mylony. Który zakres? To jest zakres, po którym sprawdzamy kryterium, czyli w naszej sytuacji kolumna B, czyli komórka B2, Ctrl Shift strzałka w dół, F4 blokujemy i mamy ten zakres, na którym będziemy sprawdzać kryterium. I to nasze kryterium jest proste, bo po prostu nazwa sprzedawcy, czyli dokładnie taka sama wartość jak w komórce, więc wystarczy zaznaczyć komórkę z tą wartością i już jest sprawa po kryterium. I argument suma zakres, po którym je sumujemy, jest opcjonalny i jeśli go nie podamy, tak suma, czy też ta ewentualnie średnia, będzie wykonywana po pierwszym zakresie, ale to w kolejnym filmie zobaczymy sobie taki przykład. A tu musimy po prostu zaznaczyć kolumnę ze sprzedażą, czyli komórka C2, Ctrl Shift strzałka w dół, F4, blokujemy bezwzględnie i zamykamy naszą funkcję. Mamy odpowiednie wyniki, tak możemy sobie skopiować w dół. I funkcja średnia, jeżeli, tak jak mówiłem, ma dokładnie taką składnię, więc sobie wejdę tutaj w tryb edycji, zaznaczę po pierwszym nawiasie tą część danych, skopiuję sobie, escape, wyjdę z trybu edycji i tutaj zacznę pisać sobie funkcję średnia, kropka, jeżeli. No i tak wstawiam się ten pierwszy nawias, w Ctrl V wklejam, dokładnie te same wszystkie zakresy, zatwierdzam i mam wyliczoną średnią, a nie sumę. Tak, czyli tym razem po prostu jest taka różnica w wyniku końcowym, że tu liczymy średnią, a tu liczymy sumę. Natomiast suma, licz jeżeli, funkcja licz jeżeli, to ona tak ma mniej tych zakresów i przez to jest łatwiej, ale tylko musimy wiedzieć, czyli najpierw zakres, na którym będziemy sprawdzać kryterium, czyli u nas sprawdzamy sprzedawców, ile było transakcji konkretnego sprzedawcy. Komórka B2, Ctrl Shift strzałka w dół, F4 blokujemy bezwzględnie, średnik, no i sprzedawca to jest tutaj nasza nazwa. Możemy sobie teraz zamknąć naszą funkcję, zatwierdzić i skopiować w dół. No i widzimy nasze wyniki, tak? Po prostu jak był, tak wiesz, ten warunek spełniony, to jest po prostu plus 1 do licznika, plus 1 do licznika i tak dalej, aż tak mamy ten nasz końcowy wynik.